Sylwia Micyk, dobry wieczór Państwu. Czas na najświeższe pogodowe informacje. Zobaczmy, jakie zmiany w pogodzie nas czekają. Zapraszam. Teraz pogodę w naszym regionie kształtuje układ niskiego ciśnienia, ale jutro nad Polską rozbuduje się wyż, który przyniesie zmiany w pogodzie. Jednak zanim doczekamy się tych zmian, to dzisiejsza noc upłynie nam z dużym zachmurzeniem. Lokalnie przelotnie popada i drogi w regionie mogą zrobić się śliskie, bo temperatura spadnie do zera w Nowym Targu. Do 1 stopnia w Zakopanem, 3 w Gorlicach, 4 w Oświęcimiu i 5 stopni w Krakowie. Wtorek będzie jeszcze pochmurny, przynajmniej w tej pierwszej części dnia. Po południu zacznie się rozpogadzać, a przelotny deszcz zanikać. Na termometrach jutro 6 stopni w Zakopanem, 7 w Nowym Sączu, 8 w Gorlicach, 9 w Krakowie i maksymalnie 10 stopni w Miechowie. W Zakopanem w nocy spodziewamy się deszczu ze śniegiem, a w wysokich partiach gór samego śniegu. Ciśnienie jutro gwałtownie wzrośnie, co może nie najlepiej wpłynąć na nasze samopoczucie. Na barometrach w Krakowie jutro 1003 hektopaskale. Dwa kolejne dni zapowiadają się bezchmurne, ale poranki w tych dniach będą mgliste. W środę na termometrach od 9 do 11 stopni, w czwartek od 9 do 12. Niestety jutro czeka nas też pogorszenie stanu jakości powietrza. Z prognoz wynika, że poziom pyłu PM10 może być wysoki w Krakowie, Tarnowie oraz Nowym Targu. I to już wszystkie informacje, które mam dziś dla Państwa. Dziękuję i do zobaczenia.